Cześć kochani, witajcie ostatniego dnia 26 tygodnia mojej ciąży. Szybciutko Wam przeczytam tylko, co mówi moja aplikacja. Oczywiście moja aplikacja mówi mi dużo, dużo więcej rzeczy. Mam tutaj szczegóły dotyczące płodu, szczegóły dotyczące tego, co dzieje się ze mną, o tym, jak powinnam się odżywiać i przydatne rady, ale ja Wam przeczytam tylko tyle, że wielkość mojego płodu jest porównywalna do wielkości brukwi. Nigdy chyba nie jadłam brukwi. Brukiew. Trochę wygląda jak burek czerwony. Czy to to samo? Chyba nie. Muszę to sprawdzić. Długość to 32,5 cm i waga 750-850 gramów. Coraz większy mój bobasek i to widać, mój brzuch też jest coraz większy. Powiem Wam, że ten tydzień był ciężki. To był dla mnie wyjątkowo ciężki tydzień i jestem aż zdziwiona, jak bardzo, bo wprawdzie kiedy przyleciałyśmy z Polski, tata został z nami w domu i zajmował się Aną, ale ja miałam taki spadek mocy, jakby... jak w pierwszym trymestrze ciąży, kiedy tak naprawdę tylko leżałam, spałam i po prostu zostawcie mnie w spokoju. Niech się dzieje, co chce, ja nawet do toalety nie mam siły wyjść. No tym razem na szczęście miałam siłę wyjść do toalety, chociaż tyle. I nie miałam mdłości, chociaż zdarzył mi się taki dzień, kiedy miałam mdłości. Nie wiem, czym było to spowodowane, czy trochę przesadziłam w Polsce, trochę za dużo robiłam, czy brakowało mi witamin. Myślę, że i jedno, i drugie. Zwłaszcza przy tych witaminach zobaczyłam dużą różnicę. Kiedy przyleciałam, już od jakiegoś czasu w ogóle miałam lekkie skurcze łydek, ale takie leciutkie. Ale kiedy przyleciałam z Polski, pewnej nocy miałam tak straszny skurcz łydki, gdzieś tam zaraz na początku, zaraz po przelocie, że bolało mnie jeszcze przez pół następnego dnia. Więc stwierdziłam, że wprawdzie nie konsultowałam tego z lekarzem, ale to jest już ten moment, żeby zacząć brać magnez. Oprócz tego magnezu, który mam w moim zestawie witamin. I rzeczywiście, jak sobie wieczorem wzięłam mój zestaw witamin, plus do tego magnez, plus do tego żelazo, zalecone przez moją panią doktor, to następnego dnia czułam się rzeczywiście znowu pełna energii, jak nowonarodzona. I rzeczywiście muszę tak robić, bo jeżeli nie biorę tych dodatkowych witamin, to czuję się następnego dnia bardzo, bardzo słabo i tak naprawdę tylko chciałabym leżeć w łóżku. Nie chcę też jakoś za bardzo przesadzać, więc tego dodatkowego żelaza nie biorę codziennie. Biorę dodatkowe żelazo raz na 2-3 dni, a magnez no mniej więcej raz na pół tygodnia, no dopiero 2 razy brałam. Kiedy już mi skurcze łydek zaczynają bardziej dokuczać, bo magnezu nie konsultowałam z panią doktor, więc też się trochę boję, ale widzę, że w moich zestawach witamin, bo mam kilka różnych, magnezu jest rzeczywiście mało i może to jest ten problem. A może nie można w ciąży za dużo magnezu przyjmować? Nie wiem, nie chcę z nim przesadzać bez konsultacji z lekarzem. Dlatego się z tym magnezem ograniczam do sytuacji, kiedy czuję, że jest to naprawdę konieczne. W tym tygodniu no, początki były ciężkie, ale jak już zaczęłam brać te witaminy, to odżyłam i dzisiaj czuję się już naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że nawet kiedy Anę odbiorę z przedszkola, to jeszcze pojedziemy na plażę. Wprawdzie nie powinnam się tak wysilać, ale Anna też potrzebuje trochę więcej rozrywki, bo przez ostatnie dni była ze mnie naprawdę kiepska mama. Taka, dobre dziecko, pobaw się, ja się muszę położyć jeszcze na chwilkę, jeszcze mama musi troszeczkę poleżeć. Więc czas dać troszeczkę więcej od siebie. Już w sumie zapomniałam, co się działo przez cały ten tydzień, więc Wam przeczytam, co zapisałam sobie w moim notesiku. A zapisałam sobie tak. Czułam się źle.
Słabo, coraz gorzej, zupełnie bez energii, jak w pierwszym trymestrze. Ale kiedy wieczorem wzięłam moje witaminy plus magnez plus żelazo, następnego dnia znowu czułam tę moc. No, czyli to samo, co Wam powiedziałam. Ale poza tym, no, napisałam sobie też, że baby chyba widocznie nieźle ze mnie wysysa. Ale poza tym jest jeszcze coś, o czym Wam zapomniałam powiedzieć, o moich krwawiących dziąsłach. Ja z krwawiącymi dziąsłami mam problem odkąd pamiętam. Właściwie to odkąd pamiętam, nie zdarzyło mi się takie mycie zębów, żeby jakaś tam kropelka krwi nie poleciała. Więc się tym jakoś za bardzo nie przejmuję. Wiem, że moje dziąsła są w słabym stanie, ale moje zęby były w dużo gorszym stanie, dlatego wolę używać poleconej przez moją panią dentystkę pasty przeciwpróchniczej, bo dzięki niej, a może dzięki mojej pani dentystce, a może dzięki jednemu i drugiemu problemów z próchnicą nie mam już od dawna. Natomiast co jakiś czas, mniej więcej raz na tydzień, sobie myję też zęby pastą Parodontax, a teraz musiałam się przerzucić na stałe mycie zębów pastą Parodontax. Zauważyłam, że z tych wszystkich past na dziąsła ta działa właśnie na mnie najlepiej, ale to i tak niewiele pomaga. To, co się teraz dzieje z moimi dziąsłami, to jest po prostu jakiś koszmar i nie przypominam sobie, żebym miała coś takiego w pierwszej ciąży. Ze mnie ta krew się po prostu leje ciutkiem, tylko zaczynam myć zęby i całą usta mam wypełnione krwią. To jest coś niesamowitego, niesamowicie niefajnego. Wprawdzie mnie te dziąsła nie bolą, ale na pewno nie jest to dla nich dobre. I rzeczywiście po tygodniu stosowania paradontoksu widzę jakąś tam minimalną poprawę, ale wciąż z tych dziąseł leci strumieniami. Nie miałam tego w pierwszej ciąży i jest niefajnie, ale mam nadzieję, że niedługo się poprawi, zwłaszcza, że tak naprawdę już zaczynam powoli wkraczać w trzeci trymestr, więc to już jest końcówka. Co jeszcze sobie zapisałam? Ach, mam też ogromną zgagę od 2 dni. No ale jak się już zaczęło, to się już zaczęło. Ogromną zgagę, kiedy leżę. Nigdy wcześniej, przed ciążą pierwszą, nie miałam zgagi i po urodzeniu dziecka też nie miałam zgagi. Więc dla mnie to też jest taka dość nadzwyczajna sytuacja, ale powiem Wam coś śmiesznego. W pierwszej ciąży, kiedy byłam w pierwszej ciąży i pierwszy raz miałam zgagę, nigdy wcześniej tej zgagi nie miałam, więc coś tam o niej słyszałam, wiedziałam, co to jest, ale właśnie wtedy, kiedy po raz pierwszy mnie ona dopadła, to przestraszyłam się, że w tym, co właśnie zjadłam, była jakaś odrobina domestosa albo innego żrącego środka, że coś mnie tam w środku tak pali. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i byłam nieźle przestraszona, ale później sobie uświadomiłam, przypomniałam, że ach, to jest ciąża. Słyszałam przecież, że w ciąży ma się zgagę i to pewnie jest ta zgaga. Tak, to jest ta zgaga. I teraz znowu mi się zaczęła. Cieszę się, że dopiero teraz, na około 3 miesiące przed porodem, więc nie jest aż tak źle. Jeszcze 3 miesiące jakoś wytrzymam. Ale powiem Wam, że czuję takie, nie wiem na ile to jest terminowo, ale terminowo też już mniej więcej jestem na granicy z trzecim trymestrem, ale czuję też już sama w sobie to, że wchodzę w trzeci trymestr. Już jestem bardziej zmęczona. Już nie mam tej mocy jak w drugim trymestrze. Już mi dokucza zgaga, już mi się źle śpi, bo już naprawdę ciężko mi znaleźć pozycję z tym moim brzuchem, bo mam jak na ten etap ciąży duży brzuch i mówią mi to wszyscy, poza jedną babcią. No i te problemy z dziąsłami i spuchnięte nogi. W pierwszej ciąży też mi troszkę nogi puchły, ale wydaje mi się, że tym razem jest to trochę bardziej. No, zaczyna być niefajnie. To już jest ten moment, kiedy z jednej strony chciałoby się, żeby to baby w brzuszku zostało jak najdłużej, bo wczoraj
wcześniakiem, wiadomo, jest dużo problemów i lepiej nie mieć wcześniaka, ale z drugiej strony już sobie tak myślę, dobra, wyjdź już, wyjdź, bo jest mi ciężko. Co mnie cieszy? Cieszy mnie moja waga. Już Wam powiem, ile przytyłam od początku ciąży, gdzie ja to mam. Od początku ciąży przytyłam tylko 7,5 kilo. I wiem, że o tej wadze mówię już po raz kolejny i właściwie to nie powinnam tak mówić, bo nie chcę żadnej z Was wpędzać w kompleksy i w ciąży powinno się tyć. I no, to jest wręcz konieczne, żeby w ciąży przytyć. Ale jest to dla mnie kwestia dość ważna, bo w pierwszej ciąży zupełnie się tym nie przejmowałam i przytyłam 23 kg i 10 kg nie zrzuciłam. A teraz mi to idzie bardzo dobrze, bo 2 trymestry już właściwie za mną, a przytyłam tylko 7,5 kilo, więc mam nadzieję, że przytyję te książkowe 12-14 kilo. I że po ciąży, kilka miesięcy po ciąży, bez problemu to zrzucę i że będę się czuła po prostu lepiej w swoim ciele. W ciąży absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno się Wam odchudzać. Nie, i ja też się nie odchudzam. Tak właściwie to nie robię nic, żeby ta moja waga wyglądała tak, jak wygląda. Myślę, że kluczem do sukcesu jest to, że mam starsze dziecko. Bo w pierwszej ciąży, jak już byłam w ciąży, to tak właściwie nic nie robiłam. Z łóżka się nie ruszałam. Cały dzień leżałam w łóżku, w nocy spałam, a później znowu w dzień leżałam. Jak już się wybrałam do jakiegoś sklepu na jakieś krótkie zakupy, to też przysiadałam co chwilę. O, ale powiem Wam, że tego mi brakuje. Oj, w sklepach to powinny być krzesła co chwilę dla takich jak ja. No i jak tak leżałam przez cały dzień i nic nie robiłam, no to żeby sobie zabić nudę, ciągle coś podjadałam. A teraz, ponieważ mam starsze dziecko, to nie mam czasu leżeć, nie ma czasu na nudę. Przede wszystkim muszę z Aną chodzić na plac zabaw, muszę się z nią bawić, więc ta aktywność w ciągu dnia jest stała, jest codzienna. Poza tym mój mąż też nie ogarnie wszystkiego, nie uda mu się tak, że wróci z pracy, zajmie się dzieckiem, posprząta, ubierze, ugotuje, uprasuje i tak dalej. Więc bardzo się cieszę, że kiedy wraca z pracy, mogę mu zostawić Anę, ale sama całą resztą muszę się zająć, więc na leżenie za dużo czasu nie ma i myślę, że to jest właśnie ten klucz do sukcesu, dlaczego w ciąży tyję po prostu tym razem książkowo. Nie mam czasu leżeć, nie mam czasu się opychać, chociaż nie powiem, leżę i tak dużo, dużo więcej niż przed ciążą. Bo co chwilę wygospodarowuję sobie w ciągu dnia te 5, 10, 15 minut na to, żeby się położyć. Ona się bawi, czasami tam biorę jej zabawki do mojego łóżka, żebym tylko mogła poleżeć. I myślę, że tak będzie już teraz coraz częściej i coraz bardziej, bo już czuję, że robi mi się coraz bardziej ciężko. Chociaż w porównaniu do pierwszej ciąży jestem naprawdę w świetnej, rewelacyjnej kondycji. I specjalnie nie robię sobie makijażu, o czym już Wam w którymś chyba filmie mówiłam, że specjalnie do tych filmów nie robię sobie makijażu, żebym sama mogła zobaczyć i żebyście Wy mogły zobaczyć, jak się zmienia twarz i ogólnie jak ja się zmieniam w trakcie ciąży. Ale powiem Wam, że nie widzę jakichś bardzo dużych zmian. W pierwszej ciąży te zmiany były ogromne i to było widać. Ja byłam taka napuchnięta i cera mi się zrobiła dużo gorsza i nawet mocny makijaż nie dawał takiego efektu, jaki miałam przed ciążą bez makijażu. Naprawdę źle się czułam w swoim ciele, a teraz to wiadomo, że ładniej wyglądałabym w makijażu. Ale nie widzę za bardzo zmian, więc jest super, jest okej, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. I to tyle, jeżeli chodzi o 26 tydzień mojej ciąży. Zapraszam Was za tydzień na film o 27 tygodniu. Cześć!